Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, Wojciech z tej strony, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale. Jak widzicie, perspektywa nieco się zmieniła, ale to na krótko, moi drodzy. Dzisiaj będzie taki materiał, który jest nagrywany tak naprawdę jeszcze przed startem sezonu drugiego, tak więc weźcie to bardzo proszę pod uwagę, ponieważ mam w nim parę rzeczy do przekazania. A mianowicie jedną z takich informacji jest chociażby to, że materiały, które miałem, przynajmniej te materiały takie krótkie, od pół minuty do dwóch minut, wszystkie mi się skończyły, zostały przesłane, one są już opublikowane, ale zostały, że tak powiem, w kolejnych dniach, o jakiejś tam konkretnej godzinie będą pojawiały się jako materiały publiczne, tak więc do daty, do godziny danego dnia premiery są one prywatne. Zresztą każdy, kto ma YouTube'a, robi filmy i ustawia premiery, wie o mniej więcej o co chodzi. Więc właśnie to jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ponieważ weszła jakaś aktualizacja do systemu, z którego do aplikacji, właściwie nie, niż do systemu, z którego pobieram swoje klipy i wszystko mi się wykrzaczyło. Absolutnie wszystko, zniknęły mi wszystkie zrzuty ekranu, zniknęły mi wszystkie klipy, mimo iż na konsoli je posiada. Usunąłem aktualizację, mam dokładnie ten sam problem. Odinstalowałem, zainstalowałem jeszcze raz tę aplikację bez obecnej aktualizacji. Problem się powtórzył, zaktualizowałem. Niestety wszystkie klipy, nawet nowe, które zrobiłem bodajże wczoraj około godziny 20, może 21, tam chyba 3 albo 4 klipy z Call of Duty WW2 zrobiłem i nawet dzisiaj, w dniu, kiedy to nagrywam, w sobotę, 12 lutego, nawet nowe klipy i zrzut ekranu mi się po prostu w tej aplikacji nie wyświetlają. Więc usunąłem, zainstalowałem inną aplikację, również tam DVR, Xbox, coś tam i mam dokładnie ten sam problem. Sprawdziłem chyba z 4, jeśli nie 5 aplikacji i po prostu problem mi się powtarza. Dlatego też niejako zostałem zmuszony do tego, że takich krótkich materiałów niestety już nie będzie. Może w przyszłości pojawi się jakaś aktualizacja, która to naprawi, ale tego już po prostu pewny nie jestem. Dlatego też te króciutkie filmiki, które udało mi się jeszcze pobrać, one zostaną wrzucone, a później ich już po prostu niestety nie będzie. Szkoda, bo miałem tam naprawdę kilka fajnych akcji, gdzie chociażby karabinem maszynowym sprzątnąłem 6 ludzi pod rząd, czy za pomocą snajperki miałem 3 głowy z rzędu w deathmatchu drużynowym na celowniku mechanicznym. Takie sobie wyzwanie postawiłem i powiem wam szczerze, fajne to były akcje, ale niestety nie jestem w stanie wam pokazać. Przykro mi bardzo, ale wiecie, to już nie zależy ode mnie, tak? To
To nie jest niestety moja wina, ja nic na to nie jestem w stanie poradzić. Druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o normalne filmy, bo moi drodzy, z reguły wtedy, kiedy mam dzień wolny, staram się przesyłać jeden film, tak? Jak zresztą było zawsze i od tak naprawdę od początku miesiąca, że w momencie, kiedy mam wolny dzień, wrzucam wam film. W momencie, kiedy już tych mniejszych filmów nie będzie, może po prostu będą przerwy pomiędzy filmami, że jakiś tam film ukaże się na przykład, nie wiem, dzień po publikacji poprzedniego, z racji tego, że na przykład zachciało mi się, bo chciałem jak najszybciej zwolnić miejsce, nagrać kilkanaście kolejnych materiałów. Może się tak zdarzyć. Chociażby z sezonu drugiego, gdzie trochę filmów chcę nagrać. Dlatego też, moi drodzy, może być tak, podkreślam, może być tak, ale nie musi, że między jednym a drugim filmem będzie kilka dni przerwy. Jeśli będę miał faktycznie dzień wolny, na przykład dwa dni wolne, no to w te dni faktycznie ten film się pojawi, jeśli oczywiście jakiś będę miał nagrany, bo to nie to, że mam dzień wolny, nie będzie już oznaczało, że faktycznie się materiał pojawi, tylko że no wtedy, kiedy przynajmniej na tą chwilę mam materiały, wtedy, kiedy mam dzień wolny, materiał się pojawi. Natomiast jak już wypstrykam się ze wszystkich materiałów, no to wtedy może być tak, że albo w momencie, kiedy będę miał do roboty na popołudnie, pojawi się materiał w godzinach porannych, albo wtedy, kiedy będę miał na rano, materiał pojawi się w godzinach popołudniowych bądź wieczornych. Dlatego chcę, żebyście też to wiedzieli. Natomiast jeśli będę miał dzień wolny, to opublikuję wtedy, kiedy będzie mi się podobało. Ale, moi drodzy, to jest też taka, może nie tyle co rzecz zabezpieczająca mnie, ale po prostu taka, żebyście również i wy wiedzieli, że nie jestem po prostu w stanie wyrobić się ze wszystkim, co sam bym chciał, sam sobie zaplanowałem. Dlatego też, no, może być tak, że na przykład przez 2-3 dni pod rząd faktycznie będą te filmy, a później powiedzmy tam przez tydzień żaden materiał inny się nie pojawi. Bo to na przykład wiecie, jak to jest, człowiek wróci, tam powiedzmy ma 13 albo ostatnio tak miałem, że chyba miałem bodajże 20 parę filmów do nadrobienia, wrzucałem wam film i zabierałem się za nadrabianie. No to wiecie, to jest tak średnio, dlatego, bo sam też jestem widzem i mimo są materiały, które też sam bym chętnie obejrzał. Dlatego też ten czas staram się podzielić zarówno dla was, żebyście wy też co jakiś czas po prostu film otrzymywali, jak i też dla siebie, że sam zajmuję się kanałami, które oglądam, tak? Żebyście po prostu wiedzieli, nie byli, nie wiem, źli albo coś, tylko po prostu liczę na waszą wyrozumiałość i na to, że po prostu bądź co bądź zrozumiecie, że też jestem człowiekiem, też mam swoje rozrywki. Oczywiście nie mówiąc tutaj o materiałach, bo bądź co bądź może i można nazwać, że YouTube jest moją pracą, ale ja na tej pracy nic nie zarabiam, tak więc robię to tak naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie. Co więcej? Otóż moi drodzy, więcej tak naprawdę nie trzeba. Materiały takie, które mam dla was nagrane, no nagrane, są jeszcze tam, co jakiś czas postaram się wam wrzucać, natomiast wiem, że tam chyba bodajże mam 3 dni w lutym jeszcze wolne, bo też pod rząd, tak więc w tych dniach też prawdopodobnie jakieś materiały się pojawiły albo pojawią,
Nie wiem dokładnie, kiedy ten materiał opublikuję, ale prawdopodobnie już po tym. Natomiast, no jak zabraknie mi faktycznie tych już małych klipów, no to ten materiał będą pojawiać się różnie. Dlatego, cóż, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. No i zabieram się tak naprawdę za tworzenie kolejnych materiałów. Za, wiecie, teraz przed sezonem już staram się przejść Call of Duty Ghosts. Jestem już mniej więcej pod koniec, ale dzisiaj już się z recenzją nie wyrobię. No bo właśnie też do pracy trzeba się zbierać. Może prawdopodobnie jutro, czyli w niedzielę coś nagram. 13 lutego może być, że faktycznie. Natomiast 14 lutego pojawi się też jeden film i też 14 lutego. O Jezu, ten 14 lutego to mnie po prostu zabije, jeśli chodzi o ilość filmów, które chcę dla was nagrać. O Boż. 14 lutego po prostu zabije mnie. No bo wiadomo, sezon się rozpoczyna, no to trzeba trochę filmów tak jak dla was nagram. I później w miarę udostępniania zobaczymy, jak to będzie. To tyle, moi drodzy. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie. Wybaczcie, że trochę przedłużyłem, ale jak się rozgadam, to już się rozgadam. No niestety nic nie zatrzyma mnie wtedy. To tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.